To, co zdało egzamin, pozostaje. W ubiegłym sezonie rozegrano 17 dni wyścigowych. To optymalna liczba, więc w nowym otwarciu zapraszamy również na 17 spotkań z końmi wyścigowymi, mówi dyrektor toru. Ta liczba jest w porządku. Myśmy to przetestowali przez lata poprzednie. Na tyle nas stać. Parę dni mocnych wyścigowych i parę dni nie tak mocnych jak te najważniejsze. To jest kwestia finansów, to jest kwestia koni. Na obiekcie zaszło kilka zmian. Powiększony został m.in. padok. Brakowało nam miejsca do dekoracji, które było dobrze ważne. Wiadomo, że dekoracja jest niesamowicie istotnym elementem każdej rywalizacji sportowej, a w końcu wyścigi konne to też jest sport, prawda? Dla niektórych to jest hazard, ale my traktujemy to głównie jako sport. Także chcieliśmy zrobić miejsce, na którym będziemy mogli fajnie uczcić zwycięskiego konia, jokeja, trenera, właściciela konia i stąd decyzja o powiększeniu padoku. To nam po pierwsze zrobi to lepiej widoczne, a po drugie ułatwi nam komunikacyjnie trochę sprawę. Tor kolejny sezon będzie otwarty na gości z zagranicy. To oni w dużej mierze podnoszą jakość wyścigów. Tylko przez otwarcie możemy podnosić swój poziom. Nasi trenerzy mogą walczyć, rozwijać swoje umiejętności, trenować konie tylko w konfrontacji z lepszymi, najlepszymi. I dlatego od samego początku filozofia Partynic jest taka, że otwieramy się. Proszę bardzo, przyjeżdżajcie do nas, wygrywajcie z nami. My się nauczymy i będziemy wygrywać z wami, będziemy też jeździć do was. Ubiegły sezon był najlepszym w historii. Potwierdziło to tezę, że tor zmierza we właściwą stronę. Było fantastycznie, bo mieliśmy bardzo słoneczne dni na Partynicach i tysiące ludzi, ponad 100 tysięcy ludzi. To był najlepszy rok w historii powojennej wyścigów partynickich, bo fantastyczna frekwencja i fantastyczne konie. Biegały konie pełnej krwi angielskiej, to jest podstawa wyścigów. Ja liczę, że ten sezon będzie równie dobry, a nawet lepszy. Do najważniejszych gonitw w sezonie 2015 należeć będą OUKS, Wielka Wrocławska i Wielka Partynicka, ale nie tylko. Są też sztandarowe gonitwy, natomiast oczywiście oprócz nich jest też nagroda prezydenta miasta Wrocławia, jest nagroda Konstelacji, no i nowość w tym sezonie Grand Prix White Turf St. Moritz, efekt nawiązania współpracy z tym słynnym szwajcarskim kurortem narciarskim. Tor zyskał nowe logo. Zwyciężczyni konkursu na ASP we Wrocławiu zdradza szczegóły projektu. Było to duże wyzwanie jak dla projektanta, bo jest to marka dosyć niestandardowa, o dużej tradycji i jest tytułem historycznym. I no, niewątpliwie sam tor, sam hipodrom był dla mnie dużą inspiracją. Przyjeżdżałam tutaj parę razy, żeby wyczuć klimat tego miejsca. No i myślę, że to było głównym wyznacznikiem przy projektowaniu. Szczegółowy plan gonitw 2015 można znaleźć na stronie internetowej toru. Dziękuję bardzo.